Nie są tanie, a jeszcze co do profesjonalności, to słuchajcie, znalazłem tutaj coś takiego. Napisane jest gwarancja i Asphalt Records wymienia swoim dystrybutorom każdy fabrycznie wadliwy egzemplarz kompaktu lub kasety. No i jeśli masz tam właśnie... To znaczy w tym konkretnie nie chodziło o to, że akurat moja wytwórnia jest taka wyjątkowa pod tym względem, bo każda wytwórnia wymienia wadliwe egzemplarze, tylko to akurat umieściłem na internecie, dlatego że w Polsce bardzo często mimo wszystko zdarza się w sklepach, że nie są wymieniane wadliwe egzemplarze kaset i płyt. To się zdarza i żadna wytwórnia nie jest wolna od tego typu błędów, no tak, ani żadna tłocznia. Wiesz, chodzi po prostu o to, że zdarzają się źle nagrane kasety, natomiast dużo sklepów w Polsce w ogóle, wiesz, olewa to, nie wymienia dzieciakom tych kaset i płyt, co jest, wiesz, totalnym złodziejstwem z ich strony. I jak gdyby tą gwarancją ja chciałem jak gdyby tutaj zakomunikować ludziom, że z mojej strony nie ma żadnych kłopotów i każda hurtownia może sobie wymienić. Słuchajcie, z naszej strony też nie ma żadnych kłopotów. Jak chcecie to nakręcić coś na VHS-ie i przysłać do nas, to zapraszamy. To zapraszamy. My to wypuścimy, pogadamy sobie o tym, zaprosimy was, żebyście wy nam o tym opowiedzieli. Nawet takie hip-hopowe, jak najbardziej. Wszystkie tak? W ogóle. Tak. Bawimy się. Także słuchaj, powiedz swoim chłopakom, żeby kręcili na VHS-ach i my je puścimy. W Bólach rodził się hip-hop amerykański. Niezły syf tam jest, także wszystkim, wiecie, American Dream chyba pada. Tak, wiecie, tortem się można wypaćkać. A jak się rodzi... nasz gość. To jest nasz gość, właśnie. Nowa, drugi gość, nowa gwiazda nowa muzyki. Nowa gwiazda, Asphalt Records, przypomnę jeszcze raz, hip-hopowej. Tutaj na tą płytkę. To jest właśnie, o to chodzi, Asphalt Records, te sprawy. A to jest właśnie, jak się rodzi polski hip-hop. Właśnie, powiedzcie nam, jak to było na początku. To jest Fish. Ale nie od Marillion, to nie wzięło się. Nie Fish od Marillion, to jest nasz rodzimy Fish. Przez Z. Przez Z. O, a tamten był właśnie, przez SH, więc w ogóle... Można mówić dla odróżnienia FISZ. FISZ, właśnie, no to z kropkami powinien być. No bo tak, no to jest w wersji z kropkami. Tak? Jesteś w wersji z kropkami. Dobra, tak się rodził hip-hop amerykański, a jak to było z waszym tytułem? Ja mam pytanie do Tytusa, ja mam. Chciałam powiedzieć, jak zbywasz nowych ludzi do siebie? Znaczy, tak się dobrze złożyło. Segregujesz. A się dobrze złożyło, że aktualnie nie muszę poznawać nowych artystów, bo mam plany bardzo poważne, wiesz, na najbliższy okres czasu i wiesz, dosyć bogate w tytuły. Natomiast wiesz, no generalnie no fajnie, wiesz, dobrze był poznać, wiesz, niestety nie ma dużo dobrych artystów hip-hopowych w Polsce. Pod każdym względem, zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak i... Jest inne, no. No wiadomo, osłuchanie też, mało ludzi jest osłuchany z hip-hopem. Tak. No więc wiadomo, że gdyby, wiesz, jeśli kogoś bym poznał, wiesz, nieznanego, którym miał zrazu jakieś talenty, to bardzo bym zadowolony. A czym się kierujesz tak naprawdę? Oczywiście, no nie... No musi mi się podobać, no to musi mi się podobać i to musi być na dobrym poziomie i tak się tutaj fajnie składa, że tutaj moi właśnie koledzy co jakiś czas mi dostarczają płyty, które mi się podobają. A ja z drugiej strony, co, jak to z nim jest? Dobrze, bo on wydaje, nie? A ty jesteś muzykiem, to nie każe ci na przykład, nie stary, zmień to, jest, mi się nie podoba. Nie w tej bajce. Nie w tej bajce. No już cały czas tak jest. Tak? Krzyczę na ciebie? No, lepiej nie zmień kukusze. No, ach. Ale powiedzcie o tej nowej płycie Fisza właśnie. Fisz daje. Może Fisz niech powie. Właśnie, premiera płyty 5 czerwca. Widzieliśmy, było na tym, na stronie Asfaltu. Była premiera 5 czerwiec. Jak się płytka nazywa? Polepione dźwięki. Polepione dźwięki. Dlaczego? Od nazwy? Czy od nakładania, samplowania? Te sprawy? Też. Od sampli. Dokładnie. A wcześniej sobie grałeś w zespole, właśnie, który cały czas istnieje. Istnieje ona, a ty się z nim rozstałeś. A dlaczego? Znaczy... Tak, to młodsi koledzy troszeczkę. Troszkę młodsi koledzy, to wszystko... No tak bardzo chyba z tego co wiem młodsi. Tak, 2 lata? 4? 4? Na przykład. Nie, no wiesz, chciałem zrobić coś zupełnie swojego. A co, koledzy chcieli być... Motherfucka, nie, to nie ci. To nie. My nie znamy takich kolegów. Nie kolegujemy się z takim kolegami. Nie, po prostu pomyślałem, że chcę zrobić po prostu coś. Właśnie co, ale to było RHX. To lepiej wyjdzie. Teraz słyszałem, że jest jedno RHX, nie wiem, jeden, RHX 2. Jak to z tym jest? Znaczy, RHX jest cały czas jeden zespół, ten sam. Aha. Tylko bez mojej osoby. Kiedyś 3-osobowy, teraz 2-osobowy. Ta różnica. No nie różnica, w stylu jest. Styl jest inny. No, na pewno jest inny. Inny styl zupełnie. Tak jak mówię, to są młodsi ludzie. Mają taki podwórkowy bardziej styl, a tu jest... To też mówię też w muzycznych inspiracjach, wiesz, ma odbicie, bo Fish, jego płyta jest, wiesz, cała utrzymana w takich klimatach, wiesz, bardzo się mówi mellow, takich, wiesz, spokojnych, czasami akwarystycznych.
To wiesz, a zupełnie... Polistycyk to znaczy jaki? No taki prosty, taki wiesz. Rywają, tak? Weźmy na muzyka, która bardzo przyjemnie się już ogląda w palmie. Muzyka, która pływa, no. Tak. A RKX, wiesz, to jest bardzo dobra muzyka. Refleksyjna, spokojna, wiesz, no, jest bardzo ten prąd, jest ten trend jest w amerykańskim popie bardzo silny od początku, od powstania i w tym momencie też nie słabnie ani trochę. Natomiast jest też ten nurt w hip-hopie taki, wiesz, Thug, reality rap, właśnie jak Noriega na przykład, który leciał, wiesz, który też w Polsce jest bardzo, bardzo, wiesz, silnie reprezentowany. I wiesz, i RKX właśnie, wiesz, bardziej w tym kierunku idą. Także muzycznie zupełnie inne, wiesz, są inspiracje, wiesz, zupełnie inne bity, inny klimat, inna atmosfera tego, jest taka bardziej, aczkolwiek, wiesz, aczkolwiek zabity, odpowiedzialny jest ten sam człowiek, bo w RKX robi podkłady mój brat. Na tej płycie też mój DJ Made, który robił wszystkie produkcje na właśnie płycie solowej Fisza, z wyjątkiem jednego remiksu, który zrobił DJ 600V. I też DJ Made będzie produkował w całości drugą płytę RKX, nagrodą już dwie osoby tylko. Ej, słuchaj, ale powiedz mi, zawsze mnie fascynowała akcja kaptur. Wszyscy chodzą w tych kapturach po tych osiedlach, pokrywają tam nieźle wieje. Ja nie chodzę w kapturze po osiedlu. Nie, ale tak generalnie. A tak ja bym ci powiedział, że mnie akcja, że wszyscy chodzą w polówkach. No to jest taki sam argument. Ale to jest, wszyscy jest, wiesz, słowem względnym. No. Ja bym mówił bardzo względnym, ale musimy trochę generalizować w takiej sytuacji. Słuchaj, powiedz mi, jeszcze jedna rzecz mnie tutaj frapuje. Czy ty, zaczynając tą wytwórnię w ogóle, wbiłeś się w jakąś dziurę, taką lukę, gdzie było potrzeba takiej właśnie małej wytwórni i ty znalazłeś jakby się rybka w akwarium, wróćmy do twoich porównań, to było w ten sposób, zapełniłeś pewną lukę rynkową? Nie, no nie sądzę. Wiesz, to nie jest tak, to nie patrz tak do końca na to, wiesz, w kategoriach rynku, nie rynku, wiesz, i tak nie, dalej. Nie, ja patrzę w kategoriach małego rynku, To jest za mała scena, żeby tu, wiesz, takie wiesz, takie akcje wyciągać z tego. No, czy ja wiem, nie wiem. To mi powiem ci, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No. To może będzie łatwiej o winylach coś. Wiem, że wydajecie winyle. Dobrze. Jesteście jedyni? Czy jest ktoś jeszcze? Nie, znaczy oprócz, że to zależy, no tych płyt jest za mało w tym momencie. Znaczy aktualnie... Nie, na przykład, powiem tak, na przykład słyszałem, że wytwórnia w Poznaniu, która jest, też ostatnio wypuściła singla winylowego. Pierwszą płytę winylową, pełny album na płycie winylowej wydała wytwórnia też RRI, jest inna. Chodziło o płytę Cicha. Cicha, tak? To jest ta pierwsza. Niedawno widziałem. Znaczy to pierwszy album podwójny na winylu, bo w ogóle pierwsza płyta winylowa była przeze mnie zrobiona, to był singiel OMP. OMP? Tak, czyli singiel OMP. Wyjaśnij, co znaczy ten skrót, bo bardzo... Olimpu Muzyczna Plejada. Plejada Milanów, tak, bardzo ciekawi chłopcy. Słuchaj, a gdzie ty, w Polsce są tłocznie? W Polsce nie ma tłoczni, jest jedna tłocznia, w Polsce w ogóle nie ma tłoczni. Większość polskich wytwórni fonograficznych, jeżeli robi płyty winylowe, to robi je w Czechach. Przy czym ja osobiście oraz większość DJ-ów hip-hopowych w Polsce uważa, że płyty z wytwórni w Czechach nie nadają się do hip-hopu, nie nadają się dla DJ-ów, nie nadają się do miksowania, nie nadają się do tego wszystkiego. Nie nadają się, żeby postawić je, puścić i posłuchać. No nie mam nic przeciwko temu. A czym się różnią te płyty? Bo to pewnie nie wszyscy wiedzą, że dawniej się słuchało pana Kleksa, Lisa Vitalisa i takich jazd różnych. Znaczy te płyty się nie różnią, te teraz są robione płyty, wiesz, no to jest ta sama technika cały czas. Igła, która, wiesz, idzie rowkiem, obija się o ściany rowka i jeżeli te różnice są węższe albo szersze, to odpowiednio zmienia się brzmienie i dźwięk. To się nie zmieniło od wynalezienia płyty gramofonowej, a nawet jeszcze wcześniej. Natomiast ważne jest, z jaką jakością jest zrobiona płyta. I fabryka w Czechach, która jest, niestety ta jakość jest za słaba. Płyty są za miękkie, ścierają się, poza tym są za ciężkie. No, to jest 70 lata. No. Tymczasem obecnie na zachodzie, w Stanach, wiesz, cała muzyka klubowa, cała muzyka miejska, która jest robiona na płytach 12-calowych głównie, czyli tych dużych winylowych, to są jednak przede wszystkim płyty muszą być elastyczne, cienkie, poza tym muszą być twarde, wiesz, to jednak się te płyty męczy, jednak niszczy, no i to nie, oczywiście nie mówię, że to, wiesz, ta płyta nie może się zmienić, to nie jest kompakt, natomiast no, to nie może się jednak, nie może się zbić masło, nie może się nadawać po jednym koncercie do wyrzucenia, no. Także ja osobiście wytwórnia Pomaton Jemaj także robi w Niemczech właśnie płyty. W Niemczech, czyli w Polsce się nic nie robi, nie ma szans. Szkoda. Jeszcze pamiętam, kiedyś było tak, że można było w Polsce kupić polskie winyle z polskimi kapelami, a teraz znowu reklama. www.nuta.pl i ciągle nieustająco Fish i Tytus. Tytus, powiedz, jakie są centra takie hip-hopowe? Wiemy, że jest Kielce, słynne skądinąd, są Katowice, Warszawa. Nie wiem nic o Wybrzeżu na przykład.
No Szczecin jest, jest żywa bardzo scena w Szczecinie. Bardzo fajne imprezy hip-hopowe. Wiem, że graficiarska jest fajna scena tam w tym EWC, także w Trójmieście, także w oddział szczeciński. W Szczecinie będziemy mieli prawdopodobnie 20 czerwca koncert właśnie Fisza i RKX. 20 czerwca albo mniej więcej, no generalnie trzeci weekend, trzeci albo trzeci tydzień czerwca. Nowy klub w Szczecinie będzie otwierany i tam właśnie na otwarcie będzie impreza hip-hopowa z Fisza i tak dalej. A nie ma takich, powiedz, klimatów, wiesz, konkurencyjnych, tak. Ci nienawidzą tamtych, wiesz, klepią sobie. Wiesz, nienawiść nie jest czymś wymyślonym przez polską scenę hip-hopową, ani nie specjalnie polska scena hip-hopowa pod tym względem jakoś, wiesz, nie góruje. No nienawiść jest nawet, wiesz, w branży, między prawnikami, wiesz, między, wiesz, no tak, adwokatami chodzi... też jest nienawiść, no także dlaczego nie miało być między ludźmi zajmującymi się hip-hopem w Polsce. Ale czy jest jakaś taka, wiesz, szczególna linia tarć ostrych? Frontu. To znaczy? Znaczy, przypuśćmy, no nie wiem, Kraków nie lubi się z Sosnowcem, a Kielce olewają Chorzów i tak dalej. Nie, ja się nie, wiesz, nie interesuję takimi rzeczami, ani jakoś specjalnie, wiesz, nie kopię się w tym. No, dużo zależy od ludzi, no bo to nie jest tak. Wiesz, no ludzie mają różne charaktery, mają, wiesz, różne, jak ktoś mówi jego, no i tak dalej. No. A ktoś jest wiesz, w porządku, ci uderza, ktoś jest w porządku kolesiem, to jeszcze unika generalnie konfliktów. Taki, wiesz. No. Czy nie ma kibicowskich jazd jednym słowem? Kibice są. To gdzie? W Polsce nie ma kibicowskich jazd? Nie, no tutaj, że po prostu tak, że miasta ze sobą. Bo... No nie, my nie mamy kibicowskich jazd. Nie ma kibicowskich jazd. Wiesz, to nie jestem adwokat, wiesz. A znasz zespół Kutik? Kutik? A to tak. Hip-hopowy zespół? Tak, tak. A z jakiego miasta? No nie, to jest zagramaniczne niesamowicie. The Chaotix? Nie, to jest teraz... Tytus nie zna, ale my w takim razie poznamy. Q-tip. Tak? Q-tip? Q-tip. Może. Q-tip. Dobra, zobaczymy sami, jak to jest. Że machamy asfaltami do was. Premujemy, tak, od razu. Premujemy asfalty dzisiaj, asfaltowa premiera. Ty, ale to jest beton na tej płycie. No jak? A wiosenny. Rozumiem. Ale ładnie. No to no pięknie, jaka naklejka.